Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 000 produktów w konkurencyjnych cenach. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Ta ziemia jest tutaj ziemią błogosławioną. Primeiramente per un motivo molto immediato. Po pierwsze z takiego faktu, który zaraz się pojawia. Nossa Senhora, Matka Boża, quis se apresentar aqui, zechciała tutaj się przedstawić, para poder falar para nós, żeby móc mówić też do nas, para poder dar para nós una mensagem, żeby móc dać nam przesłanie. I certamente, z całą pewnością, ela dice para nós, ona mówi do nas, una cosa molto particolare, coś bardzo wyjątkowego, che nasce do quadro, da pintura che vocês têm aqui nesta região, który zradza się z tego obrazu, który macie tutaj w tym regionie, w sanktuarium. Onde a Senhora, Nossa Senhora, gdzie Maryja, Matka Boża, está escutando, ona słucha, escutando aquilo que o povo fala. Słucha tego, co ludzie mówią. Então eu creio que nesta região deveriam sempre mais crescer a escuta. Więc ja wierzę, myślę, że w tym regionie powinniście wzrastać coraz bardziej w takim słuchaniu. A escuta do povo que está longe de Deus. W słuchaniu ludzi, którzy są z dala od Boga. Se aproximar perto destas pessoas. Być blisko tych osób. Como faz Maria. Tak jak robi to Maryja. Que escuta os nossos pedidos. Która wysłuchuje naszych próśb. I ela quer que nós escutamos os pedidos através dela e com ela para as pessoas mais abandonadas, que se sentem mais sozinhas. I ona pragnie, abyśmy także wysłuchiwali próśb z nią i poprzez nią tych osób, które czują się najbardziej opuszczone. Seja mesmo esta escuta pelo povo que precisa hoje ainda mais de muitos outros tempos ser escutado. Słuchajcie tych ludzi, którzy potrzebują dzisiaj jeszcze bardziej być wysłuchiwani. E depois vocês vão falar com Nossa Senhora. I wy później rozmawiajcie z Matką Bożą. Ela vai escutar. Ona wysłucha. Vai dizer a Deus Pai os vossos pedidos. I powie, przekaże Bogu Ojcu wasze prośby. Sejais um povo de escuta. Bądźcie ludźmi słuchającymi. Pai, Filho, Espírito Santo. Amen. Mąż mnie nie słucha. Teściowa się nie zgadza. Dzieci robią wiele głupstw. I ciągle tak mówiąc źle o innych. I ostatnie 2 minuty. A, ojcze. Po 1,5 godziny. Tak, czasami zazdroszczę jeszcze trochę mojej przyjaciółce. I gotowe. A mężczyźni idą się spowiadać i robią tak. Ojcze, jestem mężczyzną. I kapłan rozumie wszystko. Dla spowiedzi. Ojcze, jestem mężczyzną. Gotowy. Więc teraz wykorzystam to, żeby powiedzieć 2 rzeczy. Pierwsza rzecz. Postaram się mówić krótko. Jutro jeszcze to podkreślę bardziej. Ale pozwólcie mi powiedzieć wam wszystkim, być może wy już wiecie, wy macie zwyczaj, by tak robić, ale my wszyscy, nikt nie może czuć się z tego wykluczony. Wszyscy my powinniśmy mieć swoją Biblię. Moja Biblia. Moja, czyli nie mojej żony, nie moich dzieci, ale moja. To jest jasne? Kto nie ma Biblii? 500 000 lat w czyściu. Wszyscy powinniśmy mieć swoją Biblię. I razem z Biblią dwa długopisy, jeden czerwony, jeden niebieski, czarny, jak chcecie. Gdzie wy, w waszej Biblii, będziecie podkreślać w całej Biblii te słowa, które was dotykają, słowa, które należą do, które wypowiada Bóg w Starym Testamencie, czy Jezus. Jezus mówi, wybaczajcie wszystkim. To ciebie dotyka, kiedy ty rozważasz słowo i podkreślasz na czerwono. Święty Paweł mówi, miłujcie się wzajemnie. To jest apostoł, to nie Jezus, to nie Bóg. Więc jeśli to ciebie dotyka, to podkreśl to swoim długopisem, na przykład kolorem czarnym. I tak, kiedy będziecie otwierać swoją Biblię, wy będziecie znać te słowa, które dotknęły wasze serce. Jutro wytłumaczę bardziej. Druga rzecz. Zawsze. Słuchajcie dobrze. To powinno być normalnym w waszym życiu, zwyczajem. Nie rozpraszajcie się, patrzcie na mnie. Każdy z nas powinien mieć swoją Biblię, swoje dwa długopisy i swój zeszyt. I co robicie z zeszytem? Od rana, przed pójściem do pracy, dajcie czas dla Boga 10–15 minut. Od rana, wcześniej. Wcześniej niż wypijecie herbatę. Czytajcie Słowo Boże. 2–3 wersety. I zapytajcie się, co Jezus chce powiedzieć dzisiaj tymi wersetami. I zróbcie taką medytację, rozważanie. Kontemplację. I później w waszym zeszycie możecie zapisać to, co poczuliście w swoim sercu w niewielu słowach. Bardzo krótko. I zdecydujcie, jak realizować konkretnie w ciągu dnia to słowo, które was dotknęło. Na przykład. Przykład. Ty rozważasz? Maryja, która mówi, spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. rozważasz trochę, kontemplujesz, zapisujesz w kilku słowach, co Jezus powiedział do twojego serca i potem zapisujesz, dzisiaj chcę żyć z pokorą. Jeśli dotknęła cię to uniżenie, pokora Matki Bożej. I w ciągu dnia, cały dzień, ty żyjesz tym słowem pokory albo jakimś innym, które dotknęło twoje serce. To się nazywa Lectio Divina. Rozpoczęła się ta metoda 400-500 lat po Chrystusie. Potem ze świętym Ignacem. I w nocy, przed pójściem spać, zostańcie przez chwilę sami i zróbcie dwie rzeczy. Słuchajcie dobrze, uważnie. To nie jest jakaś metoda, którą ja wymyśliłam. To jest sposób zanurzania się w Słowie Bożym już od wieków, wielu wieków. Młodzi dzisiaj robią jogę, wszystkie inne te głupstwa. A nasi mnisi już robili tak, jak ci modli, tak jak wam mówię. Więc od rana Słowo Boże, kilka wersetów, rozważanie, kontemplacja, zapisanie i potem zdecydować, czym chcę żyć dzisiaj. I w nocy, zamiast patrzeć na telenowele brazylijskie, dać 5 minut, 7 minut i zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, postawić sobie ocenę. Dzisiaj miałem żyć pokorą. Widząc moją teściową, nie dałem rady. Ocena. Ja żartuję. I druga rzecz, podstawowa. Powinniście zawsze, każdej nocy, przed pójściem spać, tak zrobić. Ponieważ dlatego zostaliśmy stworzeni przez Boga. Uwielbiać Boga. Uwielbiać Boga. Uwielbiać Boga. Więc uwielbiać za zupę pomidorową, którą dzisiaj jedliśmy. Za ten dom. Uwielbiać za drogę krzyżową. Uwielbiać dlatego, że teściowa już sobie poszła. Uwielbiać, bo ojciec Antonello już skończył konferencję. Uwielbiać Boga. Uwielbiać, bo jesteśmy zjednoczeni. Moi bracia, przyjaciele, słuchajcie dobrze. To jest sposób, by dotrzeć do świętości. Niewiele rzeczy, ale dobrze zrobionych. Więc co się dzieje? że na miarę jak wy każdego dnia tak robicie. Nadejdzie moment, kiedy to sam Jezus będzie mówił w waszych sercach. Uwierzcie. To jest bardzo piękne. Czuje się taki pokój wewnętrzny, bardzo silny. I teraz odnośnie tego przygotowania do adoracji, do spowiedzi. Ja prosiłbym dzisiaj, teraz, pierwsza rzecz, do 16:30 prosiłbym o ciszę, by każdy z was był z Jezusem. Przygotujcie się do spowiedzi, adorujcie Jezusa, ale bez rozmów między wami, abyście mogli być z Jezusem, rozważając o tym, co mówiliśmy dzisiaj od rana, o tym, co kapłan powie wam podczas spowiedzi, i adorować Jezusa. Ja proszę o tą ciszę taką do 16:30. Inna rzecz. I jeden raz już, kiedy się wyspowiadacie, będziecie adorować Jezusa. Też proszę was o dar. Jeśli sanktuarium jest otwarte, każdy z was bez rozmów z innymi możecie przeżyć inne doświadczenie niż to, które mieliście teraz w południe. Poza przeżyciem, też mówieniem, odprawieniem pokłócy, o której kapłani wam powiedzą, możecie iść do sanktuarium i przez kilka sekund tak kontemplujcie drogę krzyżową w sanktuarium i rozważając. Jezus przeżył ten dramat, żeby mnie zbawić. Jezus przeżył to, żeby mnie zbawić. Jezus przeżył ten dramat, żeby mnie zbawić. Każdy z was sam. Wiedząc, że przedstawiacie po spowiedzi, stajecie przed Jezusem, wolni od grzechu, czyści. Więc wyspowiadaj wszystko. Wykorzystaj to, by przed spowiedzią, by przygotować się do takiej ogólnej spowiedzi, generalnej. Od czasu, kiedy byłeś nastolatkiem. To będzie wielka łaska. Gotowa i ostatnia rzecz. Kto z was ma Biblię, albo także w waszych telefonach, tam gdzie jest Biblia, możecie przed spowiedzią spojrzeć na rozdział 18 Mateusza. Rozdział 18 Mateusza. Ten rozdział Mateusza jest nazwany kazaniem dla wspólnoty. Jak my powinniśmy przeżywać relacje z wszystkimi innymi we wspólnocie. I Ty, patrząc na Słowo Boże, w Biblii, zobaczysz o tym, kto jest największym. Żeby nie siać skandalu dla tych najsłabszych, najmniejszych, żeby nie gorszyć z tych najmniejszych. Też takie upominanie braterskie, też wobec żony, wobec dzieci. Jak to jest? Czy modlimy się razem, w rodzinie? I później zobaczyć ten tekst, który jest tekst, kiedy Piotr idzie do Jezusa. I Piotr mówi jedną rzecz. Czy to prawda, że mamy wybaczać 7 razy? Wobec tych, którzy zrobili coś złego przeciw nam. To przebaczanie 7 razy. To jest zasada, którą Żydzi mieli w czasie w Jerozolimie, także do dzisiaj. Żydzi mogą wybaczać 7 razy. I potem idą ofiarować tę ofiarę w świątyni. I Piotr mówi to, bo on wie. Ale zamiast Jezus mówi jedną szczególną rzecz. Ja nie mówię Ci, by wybaczyć 7 razy, ale... Razy. Tak? Tak. Wiecie, co to oznacza? Jeśli potem by spojrzycie w Ewangelię Łukasza, Łukasz mówi tak. Jezus mówi, wybaczajcie 77 razy w ciągu jednego dnia. Wiecie, co oznacza to? Ja muszę wybaczać co 4 minuty. Jeśli przychodzi teściowa, to co 1,5 minuty. Ale Jezus mówi o postawie, którą powinniśmy mieć. Zawsze powinniśmy wybaczać. Zawsze powinniśmy siebie pytać. Czy ja chcę być największy ze wszystkich? Jako ten, który wie wszystko? Ja po 40 latach kapłaństwa, z 70 lat, kiedy ktoś jest blisko mnie i mi mówi, ja mam pewność tego i tamtego. Ten człowiek nic nie rozumie. Więc on jest tak pewny siebie samego. Co oznacza, że on nie jest pewny niczego. Ponieważ my zamykamy się w określonych rzeczach, których się uczymy i uważamy, że taka jest tylko prawda. Moja żona, ja już rozumiem, ona w ogóle mnie nie rozumie. moja teściowa. I już nie mam możliwości tej rozmowy z teściową, dialogu. Ponieważ ja staję jako ten większy. Ja już nie rozumiem swoich dzieci. Jest tak koniec. Ale dlaczego? Ponieważ ja myślę, że jestem większy. Więc trzeba mieć tą uwagę. Bóg mówi, jeśli chcesz być większy, bądź ostatni. Ja w pewnym momencie w mojej rodzinie nie chcę już mówić nic o błędach mojej żony, moich dzieci. Wszystko jest błędem. A Jezus mówi, trzeba się upominać jedni drugich. Więc czy pomogłem mojej żonie, upomniałem ją, by bardziej posługiwała się miłosierdziem? Czy ja usiadłem z moją żoną? Mówiąc, że popełniłem błąd w tej postawie względem Ciebie. Czy nie, czy jak wszyscy mężczyźni zawsze mówią? Ale oprócz wszystkich nas, którzy jesteśmy święci. Jest tak i koniec. Jak tak i koniec? Czy tylko Ty masz rację? Czy ja mogę być w dialogu z inną osobą? Z moim teściem, z mężem mojej córki. Ja powinienem zapytać się, czy w mojej rodzinie ja stwarzam przestrzeń miłości, troski, uwagi. Wracając do domu z pracy, czy ja mówię dziękuję dla mojej żony? Czy ja mówię, a te pierogi nie są nic warte? Ty jesteś zawsze taka sama. I koniec. Albo Ty. Przed powrotem do domu idziesz kupić róże i zabierasz do swojej żony. I Ty mówisz do swojej żony, dzisiaj daję Ci róże i tymi kolcami jestem ja. Zrozumieliście? Być uważnym. Klucz do spowiedzi jest taki. Czy ja wypełniam swoje życie gestami miłości? Ja. Wobec sytuacji dnia codziennego. Czy ja denerwuję się przeciwko Bogu, na Boga? Bóg mnie pomaga. Ja już nie spotykam Boga. On jest daleko ode mnie. Czy być może ja jestem daleko od Niego? Mieć tę ostrożność. Ponieważ w spowiedzi ja mogę rzeczywiście poczuć, że moje serce staje się nowe. i skończę. I będzie adoracja eucharystyczna i modlitwa. Skończę takim wydarzeniem, które mi się wydarzyło. Wiecie, że w mojej wspólnocie przyjmuję bandytów, prostytutki, handlarzy narkotyków. Pewnego dnia przyszedł młody chłopak, 27 lat, i poprosił mnie, by pomógł mu wyjść z narkotyków. I on był handlarzem narkotyków i zabójcą. Dawano mu zdjęcie jakiejś osoby jemu i mówiono, ty masz zabić tą osobę. On zabił 24 osoby. I przyszedł do mnie i powiedział, ja chcę wyjść z tego życia. Już nie daje rady. Przyjęliśmy go w naszym domu przyjęć. Pewnego dnia robiliśmy taki moment uzdrowienia, który też jutro przeżyjemy my po mszy świętej. I w pewnym momencie ja prowadziłam ten moment uzdrowienia. I ten chłopak miał takie doświadczenie duchowe, które nazywa się spoczynek w Duchu Świętym, gdzie Duch Święty w sposób szczególny dotyka osoby. On upadł na ziemię, a kiedy wstał, przyszedł, żeby mnie przytulić, płacząc. I ja powiedziałam, co się stało? I on mi opowiedział, ojcze, nie wiem, co się stało. Ja upadłem na ziemię. I zobaczyłam sam siebie blisko drzwi, szklanych drzwi. Obok mnie była Matka Boża i wewnątrz tej sali Jezus ubrany na biało i 24 osoby, które zabiłam. I Jezus tak ze środka tam pokazywał, chodź tutaj, wejdź tutaj. I Matka Boża mówiła, idź, mój syn cię woła. I on mówił, nie, ja tam nie wejdę. Bo jeśli ja wejdę, to ci, których zabiłam, oni zabiją mnie. A Matka Boża mówiła do niego, zaufaj, idź. On nabrał odwagi i wszedł. I Jezus, jak powiedziałem, ubrany na biało. 24 osoby, które on zabił, wszystkie ubrane na biało. I on podszedł blisko Jezusa. Jezus otworzył tak ramiona, przytulił go. I on płacząc mówił mi, ojcze, serce Jezusa się otwierało. I on wylewał swoją krew, całkowicie oblewając mnie swoją krwią. I mówił mi z troską, ja już ci wybaczyłam. Już ci wybaczyłam. Kocham cię. I wszyscy inni, których on zabił, mówili do niego, my też tobie wybaczamy. intuiția do sacramentul que agora vocês irão receber. Jaka jest moc tego sakramentu, który teraz otrzymacie? To jest coś, czego się nie widzi. Nie można tego dotknąć. Ale to jest bardzo głębokie. Ponieważ w Starym Testamencie Bóg mówi: ja już nie będę pamiętał o twoich grzechach. Rozumiecie? W momencie, kiedy będziesz prosił kapłana, żeby dał ci odpuszczenie, ja ci odpuszczam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wy musicie mieć tę pewność. Pewność boską, nadzwyczajną. To nie zależy od nas, kapłanów, ale Jezus tak chciał. On już nigdy nie będzie pamiętał o twoich grzechach. Dla niego wszystko znika. Możesz mieć tę pewność. Więc dzisiaj wyspowiadaj się w tym szczęściu. Idź z radością. Powiedz wszystko. Prawdopodobnie Bóg teraz czas tego przygotowania. Też czytając ten rozdział 18 Mateusza, być może przypomnisz sobie o czymś, czego jeszcze nigdy nie wyspowiadałeś. Albo jakaś rzecz, której nie miałeś odwagi. Dzisiaj jest ten dzień. Teraz jest ten moment. Powinieneś wyjść z tym odpuszczeniem, z tym przekonaniem. Jestem nowy. Bóg Ojciec już nie będzie pamiętał o moich grzechach. Jestem zmartwychwstały. Kiedy pójdziesz się wyspowiadać, teraz kończę, powinieneś zrozumieć, wszyscy są ochrzczeni, tak? Czy wszyscy są ochrzczeni? Tak. Kiedy ty przyjmujesz chrzest, my byliśmy dziećmi. Ty żyjesz jak Jezus. Zanurzasz się w wodzie Ducha Świętego, krwi Jezusa Chrystusa. Zanurzasz się. Dając Jezusowi wszystko. Kochani, wszystko. 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 Zanurza się. I jakie jest piękno, że po odpuszczeniu grzechów ty wychodzisz zmartwychwstały, nowy, całkowicie nowy. Więc przeżyjmy dobrze ten moment. Moment łaski i uzdrowienia. Jezus Chrystus, Na program zaprasza Metal Plast Gorzów, producent akcesoriów budowlanych i meblowych. 35 000 produktów w konkurencyjnych cenach. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Aby być na bieżąco z informacjami, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji na kanale Telewizji Lubuszan. Znajdziesz nas również na Facebooku, jak i na TikToku. Zapraszamy również na stronę internetową telewizjalubuszan.pl.